Mi się nawet podoba. No nie licząc tego bugu świetlnego w tym miejscu. Trzeba będzie go jakoś zdjąć. Chociaż jeszcze nie wiem dokładnie jak. Tutaj by można w sumie przedłużyć ten filar, a nie jako ścianę. Zobaczmy. No dobra. Niech tak na razie zostanie. Później ewentualnie to poprawimy. Tutaj sobie wysuńmy na dwa bloczki. Następnie... tu zrobimy coś takiego. Zróbmy eksperyment. Może pomieszajmy te dwie rzeczy. To będzie Stone Slab i Late Grey Carpet. Z tym, że nie, że zmiksujemy, położymy jedno na drugim. Tylko zrobimy żeluzję i z jednego, i z drugiego. Bo teraz chciałbym zrobić taką większą, ale nie wiem, czy to będzie aż takie fajne. Moment, ten bloczek tu nie miał być, to miał być czysty kwarc. O właśnie. To zrobimy tak, narożnik na dwa. Następnie na trzy środeczek. I na dwa tu, o właśnie, reszta. Teraz zobaczmy tylko, czy mój plan będzie miał ręce i nogi, czy on będzie dobrze się prezentował. Będzie trzeba troszeczkę podmieniać tego czystego kwarcu, żeby nie było za nudno. Oczywiście wiecie, to jest surowa konstrukcja. Obudowa i tak dalej, no to już inna sprawa. To już tam będzie więcej zabawy i bardziej to urozmaici nam widok, jak będziemy patrzeć na ten domek. Dobra. Dokończmy na razie tutaj boczek. Drugi. O. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To nie tak źle. Ciekawie rzekłbym. Dobra, zróbmy nad tym resztę ściany. Mi się nawet podoba. Być może jest jeszcze z tym szkłem z tyłu powinienem przemyśleć sprawę. Zobaczmy. Na razie tak, potem inaczej to zaaranżuję. No, jednak. Jednak widać różnicę i tam powinno się znajdować to szkło. Także... tutaj też to będzie trzeba poprawić. Troszeczkę stracimy na powierzchni. No ale trudno. To ma być ładny domek. On będzie sam w sobie duży, więc myślę, że dużych strat nie będziemy mieli z tego powodu. Tutaj zresztą zrobimy jakieś biureczko. O tak, tu mamy idealny teren na biureczko. Tutaj coś takiego się postawi. Okej. To pasuje nam tutaj do przeciwległej ściany, więc taki filarek może sobie tutaj stać. Ewentualnie jeszcze pod tym będzie można też takie coś zrobić. Aha. No i potem będą generalnie tutaj pomarańczowe deski. Stwierdziłem, że potrzebujemy jakiegoś mocniej żywego koloru. Zwykłe deseczki nie są takie fajne, znaczy te dżunglowe. No i te tradycyjne z oak woodu, no, one generalnie pasują do wszystkiego, ale tu będzie za zimno, trzeba dać jakiś ciepły kolor. Okej, ale wróćmy już tutaj do budowy, bo znowu odbiegam temat od tematu. Aha. W ten sposób, chociaż nie, tutaj zrobimy taki narożniczek. A resztę tutaj zostawimy pełną, żeby mieć po prostu narożnik na jakieś bzdetki, na jakieś rzeczy, które sobie tam poukładamy. Czyli, ja wiem, skrzyneczki, nie wiem, łóżko jakieś ciekawe. Coś po prostu tam poustawiamy.
Okej. Gotowany na wysokość aż 5 kratek. A, no tak, zapomniałem. Jeszcze taka listewka na górze. I będzie cacy. Dobra, żeby było tak samo, zrobimy tak. Aha. Nie, tak. O, właśnie. Rozbija nam ten prosty kształt. Szkoda, że kwarc nie jest idealnie gładki. Gdybym musiał chyba to podmienić na śnieg. No ale dobra, już zostańmy z tym tak. Tak jak to jest, no. Dobra, z tyłu jeszcze trzeba dać też szkło. Dobra. Niech to będzie w ten sposób. Tam jeszcze będzie podłoga i tak dalej, więc o to się nie martwcie. O, znowu się dzień króci. Trzeba wczytać command bloki. Będę musiał je po prostu jeszcze przenieść gdzieś, zamontować takie same tutaj. Z tą samą czułością light sensorka. Coś by trzeba tu zrobić. I na przykład mógłby być to filar. Tu zrobimy małą przerwę, żeby to nie było takie jednolite i połączone wszystko. Jeden bloczek dalej. Tak, tutaj jeszcze to poprowadźmy. No, okej. I tutaj poprowadzimy sobie filar. Tylko, żeby on się właśnie nie stykał ze ścianą. I tak dalej. Myślę jeszcze, czy by nie mógłby być odstający bardziej ten daszek, żeby ten filar inaczej wyglądał, ale może to nam doda ciekawego wyglądu. Oczywiście trzeba będzie dobudować jeszcze resztę i zobaczyć. Tak, to będzie kolejna, chyba już trzecia rzecz, którą sobie dodamy ewentualnie później. Chociaż, tak sobie właśnie jeszcze myślę, co by było, gdybyśmy rozbili to w ten sposób. O, właśnie. Kształt jest inny. Całkiem inaczej to wygląda. Może by tak jeszcze narożnik zbić. Zobaczmy. Co się stanie, jak zrobimy tak. Nie wiem, czy dół wygląda lepiej, czy gorzej. No ale wiecie, to jest kwestia tutaj 4-5 bloczków, więc to możecie sami sobie zedytować, a ja chyba zostanę przy tym. Jak? Mi się to całkiem podoba. O, nie ten kwarc. Okej, zobaczmy może jeszcze, jak ja sobie dalej to rozplanowałem. Mój plan budynku jest dosyć duży. Tylko, że jest niedokończony, więc za chwilę już będziemy biegli kompletnie na spontanie, bo teraz to wiecie, to jest tak, mniej więcej chciałem to tak. Tu mogłoby być okno, ale wymyślam na przykład właśnie, że to mogłoby wyglądać w taki sposób, że to okno mogłoby mieć inny kształt. Okej. Co by było w sumie jeszcze, gdyby inaczej to troszkę zrobić? O, dobra. Inaczej. Przywracamy to. Ten bloczek też. I ten też, okej. A następnie w tym miejscu chyba bym musiał ubiec szkło? Chyba tak. Prowadzimy je tu. Tutaj będzie podłoga. To musi być więc wybrzuszone. A dobra, to jeszcze podmienimy na kwarc.
A to tylko dlatego, że jeżeli będę robił piwnicę, może się potem przydać to jako znacznik, ok? Teraz poprowadzimy to w ten sposób. Oho. Nie, tutaj już jest za wysoka. Nie jest źle. Powiększmy trochę to okno. Więcej szkła i tutaj już poleci ścianka. Okej. Ciekaw jestem teraz, co wy myślicie o tym, co tutaj wymyśliłem. Tak więc... Jeżeli zadaję jakieś pytanie, możecie przerwać filmik i po prostu napisać, bo pamiętam, że jak chciałem kiedyś komentować, to starałem się zrobić to na koniec filmu. Co też ma swoje zalety, tak? Wtedy już wszystko wiadomo, ale w sumie przy Lesbidzie można od razu napisać, co by można zmienić. No, chyba że potem się to poprawia, no to by trzeba kasować komentarz. No wiem, dobra. Opowiadam teraz historię, zamiast dalej się skupiać na tym, że mam to demet zbudować. Okej, ściankę prowadzimy do samej góry. Oczywiście tu jeszcze będzie szedł sobie daszek, tak, on będzie tutaj długo w tą stronę troszkę szedł. Albo nie, skrócimy go. Zrobimy to jeszcze inaczej niż sobie przed chwilą, tam w tym pańcie rozrysowałem. Balkonik, żeby nie był tylko za duży. Okej. Dobra, taki chyba wystarczy. Weźmiemy sobie teraz panelik. Poukładamy, o właśnie tak. I wejście będzie tylko 1:1. Albo wbijemy się z balkonikiem do środka pomieszczeń i też to będzie miało swój efekt. W sumie można wykorzystać też te bloczki. Ale nie wiem, czy jak to będzie takie płaskie, czy to nie będzie takie troszkę niefajne. Zobaczmy. No, rzeczywiście, jeżeli byśmy się wbili do środka, byłoby chyba lepiej. Dobra, balkonik będzie troszkę mniej występował do przodu. Ale za to wbijemy ścianę do środka. Oho. To tak. I teraz ładnie by to trzeba w ten sposób zrobić, tylko właśnie. Będzie trzeba tu chyba krzaczorki potem powbijać. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tylko jaki log by sobie tu pakować? Czy oni jeszcze wtedy tu segregowali? Chyba niżej. No właśnie, to są te logi. Ta jest ciemna i całkiem fajna. To jest akacji również. Ale chyba zastosujemy klasyczne dżunglowe, żeby po prostu nie przesadzać z niektórymi rzeczami. I tak po postawieniu tego w tych miejscach ładnie nam się już zaokrągli tutaj ta barierka. A jeżeli weźmiemy jeszcze liście i wstawimy tu, to już całkiem inaczej wygląda. Także jak mówiłem, wstawianie detali daje ogromną różnicę. Tak więc nie bójcie się, jeżeli to na razie tak jałowo wszystko wygląda. To jeszcze w większości będzie znacznie ładniejsze. Okej. To sobie ustawimy tak.
trzeba będzie jeszcze przestawić znowu. Czytuj się. O, właśnie. Damn, ile już tego się naspawnowało. Options, easy, normal, hard, peaceful. Puf. No, i jest spokój. Co by w tym miejscu zrobić? Tu by można wstawić drzwi na przykład i mieć kolejne wyjście z domku. Ale na razie zrobimy coś takiego. Okej. I w tym miejscu potem będą drzwi. No dobra. Balkonik jest całkiem płytki, taki mały. Tak, on teraz tu pasuje. Wtedy był troszeczkę za bardzo wysunięty i za bardzo to się wszystko zrywało. Ale za to tutaj obok zrobimy coś, czego chyba jeszcze nie robiłem w swoich budyneczkach, więc to będzie taki prototyp. Właśnie, tylko gdzie dach by się miał kończyć? Powiedzmy, że tu. Okej. Niech to będzie tak. Tylko, że w tym miejscu zostawimy sobie tak szybki, o, żeby tu nam padało światło, tak? To też doda troszeczkę lepszego wyglądu. Oczywiście, jeżeli ma się odpowiedni smooth lighting, znaczy lighting, jak to się ta opcja nazywa? Tak, smooth lighting, czy jest? Jaki jest brightness? Wtedy to będzie miało jakieś znaczenie. Jeżeli się tego nie ma, to chyba za dużej różnicy to nie robi. Tak samo tutaj możemy zrobić i balkon jest od razu jaśniejszy. W tych miejscach... Powiedzmy, że za filarami. O! Jest już troszkę jaśniej. I tu dwa bloczki odstępu. I w tym miejscu, o. Jest troszkę jaśniej, oświetlenie się jakieś robi i będzie cacy, tak. W sumie pierwszy raz robię taki wielki projekt. Ciekawe jak to wyjdzie. Nie powiem, przydałyby się mini bloki. A one są zawsze mile widziane. Teraz sobie kombinuję nad oknami. Myślę, czy też mogłyby być wypukłe. W sumie mogłyby. Ale nie za bardzo. I przede wszystkim nie takie wielkie. O. Coś w tym stylu byłoby chyba całkiem przyzwoite. 3, ok. Teraz tak i o jedną kratkę dalej. Następnie tutaj dajemy sobie pół płyteczki. I dopiero w tym miejscu szyby. Teraz zaczynam kombinować serio, jak to może sobie wyglądać, bo notatki chyba już się prawie skończyły. No, notatki. Ja to nazywam notatkami, ale to są po prostu rozrysowane różne kształty, jakby co mogło wyglądać i tego typu rzeczy. Właśnie, to zerknijmy tam jeszcze. Może coś ciekawego przeoczyłem. No właśnie. W tym miejscu w sumie możemy spróbować, tak, powtarzam, spróbować wstawić sandstone. Tutaj na pewno będę musiał potem wymyślić, jak oddzielić jedno od drugiego.
albo nie. Zrobimy po prostu taki przeskok. O. To też dużo da. Tu już będzie potem sufit i podłoga jednocześnie. Zobaczmy. Okej. Dobra, tą ściankę sobie na razie poprowadźmy całą. Za chwilę tu jeszcze wybiję dziurę na okno, tylko zobaczymy, ile tej ścianki mogłoby tu być. Na razie zrobimy taki prosty kształcik, zwykły prostokącik. O. Ja chyba gdzieś miałem jeszcze z tyłu, jakby coś mogło wyglądać z drugiej strony. A. I moglibyśmy tak w sumie to wykorzystać. Tylko to nie było do sandstone'u, tylko do czegoś innego. Tak, to sobie wybijamy dziurę od góry do dołu. Następnie tu chyba dwie krateczki. Albo nie, przenieśmy to o jedną krateczkę. Tak, tutaj to wybijemy. No i jeszcze mniej więcej może na środku. Tylko to jest parzyste chyba. Dobra, to w tym miejscu też. Tu sobie wstawiamy okienka. O, tylko najpierw trzeba postawiać sandstone na te miejsca. Okej. Okienka się przydadzą i w tym momencie, o właśnie, wykorzystamy te półpłyteczki. Już wcześniej sobie myślałem, czy by je tu wziąć i przydadzą się. Tak, dookoła. Mam nadzieję, że nie będzie za dużych bugów świetlnych. Jeśli chodzi o dywaniki, chyba nie ma takiego... Nie ma odpowiednika koloru sandstone'u, jest tylko żółty, pomarańczowy. Szary też by się tu nie nadawał. Tak więc musimy wykorzystać półpłyteczki.